Jest to sprzęt zakupiony w ramach projektu realizowanego i finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez wojewódzki, jak również przy ogromnym wsparcie środków samorządowych miasta i środków własnych. Całość projektu ponad 400 tysięcy złotych. Ochotnicza Straż Pożarna Stopno jest w strukturach szeroko pojętego ratownictwa, natomiast nie jest ściśle wytypowana jako jednostka w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Mimo iż nie są przewidziani do działań w pierwszej kolejności, zawsze możemy na nich śmiało liczyć. Natomiast ciekawostką jest, którą należałoby bardzo podkreślić, jest to, iż jednostka OSP Stopno Międzyrzec Podlaski ma przeprowadzoną całą drogę prawną odnośnie świadczenia działań z zakresu ratownictwa wodnego. Jest to nietypowa rzecz na terenie całego województwa. Sam samochód jest jednym z elementów tego projektu. W ramach niego zostały również zakupiony specjalistyczny sprzęt, wyposażenie osobiste, skuter wodny, sprzęt medyczny, sprzęt nurkowy, który zresztą znajduje się na tym pojeździe. Samochód służy do ratownictwa wodnego, może transportować zarówno sprzęt, jak i ratowników. Jest to jedyny taki samochód na terenie województwa lubelskiego z racji naszej specjalizacji. Tutaj te działania, które są czynione przez Ochotniczą Straż Pożarną Stopno w Międzyrzecu Podlaskim, w pełni są adekwatne do zapotrzebowania. Otóż możemy na nich liczyć, jeśli chodzi nie tylko o ratownictwo wodne, ale również jeżeli chodzi o poszukiwania, ponieważ jako naprawdę nieliczna jednostka są w posiadaniu pojazdu quad, który jest w stanie nam naprawdę pomóc, jeżeli poszukujemy jakiejś osoby w terenie trudno dostępnym. Mam nadzieję ogólnie, iż jako jednostka dobrze wyposażona, ich sprzęt będzie działał bardziej prewencyjnie. Służy do ratowania życia, ale tak jak wcześniej wspomniał pan komendant, aby to nigdy nie było potrzebne. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że tyle osób nam zaufało, zarówno władze centralne, jak i władze samorządowe, bo bez nich i bez ludzi dobrej woli, a o tym wspomnieć muszę, te zadanie nie miałoby racji bytu. Jak posiadamy, zaczęliśmy tą specjalizację rozwijać, no to widzimy efekty. Widzimy naprawdę efekty tego, że tych naszych podejmowanych wysiłków związanych z edukacją. I to będziemy czynić dalej. W tym przedziale pojazdów jest liderem na rynku i mamy nadzieję, że będzie niezawodnie służył wtedy, kiedy jest potrzeba, a my ze swojej strony na pewno zrobimy wszystko, żeby jak najdłużej był w użytkowaniu.